wieczór, Patrycja Felińska. Witam wszystkich widzów w wieczornym programie TV. Ze mną są już moi goście. Zacznę od pani Sylwia Prorok, event manager festiwalu Empire Festival. Dobry wieczór. Tak, Joanna Joachimiak. Dobry wieczór. I także Patryk Borowiak, dyrektor Empire Festival. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Drodzy Państwo, zaprosiłam Was, bo organizujecie, robicie tutaj fajną rzecz. Wkładacie mnóstwo pracy z tego, co już się zdążyłam dowiedzieć i chciałabym, żebyście o tym wszystkim powiedzieli, co się będzie działo. Organizujecie charytatywny festiwal, tak, Patryk? Tak, jest to oczywiście pierwsza tego typu impreza w Polsce. Nikt wcześniej nie robił jeszcze żadnej imprezy związanej z AIDS. Wszędzie tu na Zachodzie oczywiście ma miejsce, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, ale niestety w Polsce nikt się tym nie zajął. Nawet nie ma w Polsce porządnej fundacji, która zajęłaby się sprawami. Projekt z przedsiębiorczości. No i oczywiście inni tam sobie chcieli sprzedawać na przykład pocztówki na korytarzu w szkole. My powiedzieliśmy po prostu w szóstkę, niestety teraz już nas tej szóstki nie ma, że zrobimy festiwal muzyczny. Wszyscy nas oczywiście wyśmiali. Później zgłosiliśmy się z pomocą do niezawodnej pani Sylwii Prorok, która oczywiście bardzo chętnie nam pomogła i się włączyła w akcję naszą. I tak się wszystko zaczęło. Kontaktowaliśmy się z wieloma gwiazdami. Niektóre nam odmówiły, a niektóre bardzo chętnie wzięły udział w naszej akcji, tak jak na przykład Justyna Styczkowska, która na akcję charytatywną na rzecz Szymka Nowaczyskiego. Jest to bardzo fajny dzieciak, niestety, ale z wieloma chorobami. Właśnie na tej aukcji będą licytowane przedmioty od gwiazd. Tak więc na przykład Justyna Styczkowska nam przysłała swoje prezenty, pani Grażyna Szapołowska przysyła nam scenariusz, niestety jeszcze nie dotarł, scenariusz swojego filmu, który jeszcze nie został nigdzie wydany, nawet nie ma jeszcze producenta. Wow. I powiedz mi, jak Wam się udało w ogóle zdobyć tutaj, dotrzeć do tych gwiazd? Było ciężko? Powiem szczerze, że ciężko nie było. Do niektórych gwiazd niestety jest ciężko dotrzeć, ale do niektórych jest to bardzo łatwo, bo ponieważ teraz mamy Facebooka, gdzie się wszystkie gwiazdy udzielają, a poza tym mamy menadżerów. Nie każdy menadżer jest miły, ale wiesz, jest dużo miłych menadżerów właśnie. No dobrze, czyli zrodził się ten pomysł, tak? W ogóle, a powiedz mi, dlaczego uważasz, że nic nie jest organizowane, bo mało rzeczy dzieje się, jeżeli chodzi o AIDS? Tak według Ciebie. Według mnie jest to ciężki problem w Polsce, ponieważ jak wiadomo, jak się zachowują nastolatkowie, to wiadomo po nas, ale niestety nikt się tym nie zajmie. W szkole nawet nie ma podstawowego kształcenia na temat AIDS. Tego problemu się po prostu unika. Tak samo w gimnazjach, gdzie niektórzy po prostu nie chcą o tym mówić. A seks jest normalną sprawą, o której powinno się na co dzień mówić. Jasne, że tak. Tak uważam. I Wy chcecie zainspirować jakby tutaj... Oczywiście. Nie tylko zachęcić do współżycia, ale przede wszystkim do zabezpieczania się. Bo ponieważ tak się przenosi wirus, a no niestety, tak teraz akurat powiem prywatnie od siebie, ale jak ja widzę, że większość nastolatków, teraz przede wszystkim tych z gimnazjum, uważa, że nie warto się zabezpieczać, bo po co? To jest tylko strata pieniędzy, a to jest tylko 10 zł. Warto się zabezpieczyć przed wirusem. Czy Wy będziecie też namawiać do tego, tak? Będziecie propagować oczywiście, to na festiwalu? Oczywiście, działamy w porozumieniu z Krajowym Centrum do Spraw AIDS. Oczywiście tam jest niezastąpiona pani Maryla Rogalewicz, która akurat we wszystkim nam pomaga w takich sprawach. Dostaliśmy dużo materiałów informacyjnych od niej. Dostaliśmy mnóstwo promocyjnych materiałów, które przekażemy i na festiwalu, jak również na warsztatach, które dzień wcześniej odbędą się w gimnazjum numer 12 w Poznaniu, w którym to festiwal się odbędzie. I serdecznie wszystkich zapraszamy. Kto będzie mógł przyjść na ten festiwal? Na festiwal zapraszamy bez wyjątku każdego. Oczywiście, jeżeli starczy biletów. Także bilety do zakupienia są w Centrum Informacji Miejskiej. Kto pierwszy, ten lepszy. To taka moja reklama. No właśnie, bo fajnie, ponieważ tutaj gwiazdy też Tak, pani Halinka Benedykt będzie w jury, zasiądzie w jury. Pani Lucyna Winkel z Teatru Muzycznego zagościł nas również w jury. Kto jeszcze? Program poprowadzi Olga Kalicka z Patrykiem również. Nasza Sabrina z Prosto w Serce, także warto również uściskać jej dłoń. Wydaje mi się, szczególnie młodzi będą chcieli, bo to przecież młoda dziewczyna. Także pokaz mody będzie, wspaniały pokaz mody. Dwie młode projektantki pokażą swoje kreacje,
Jakie to będą kreacje? Wydaje mi się, to znaczy tak, jedna z projektantek, z tego co podejrzałam, moje oczy wejrzały, prześliczne złote projekty, prześliczne, warte tej kobiety. Długa, wiedziała, na co dla każdego. Naprawdę, każda z projektantek każe na licytację po jednym z swoich kreacji. Na czym będzie polegała rola komisji? Proszę? Na czym będzie polegać rola komisji? Rola komisji w jury. Tak, w jury. Ocenią każdego z uczestników, myślę, według swoich jakichś chyba... To znaczy, szczerze mówiąc, to już zostawiam Patrykowi, bo on bardziej się tym zajmuje, jeżeli chodzi o artystów. Tak? Nie wiem, niech on się wypowie, bo... Dobrze, to przede wszystkim tak. Nasi wokaliści oraz zespoły muzyczne walczą o nagrodę publiczności i nagrodę jury. Mhm. Nagroda publiczności to będzie oczywiście, będzie nasza publiczność głosować. Natomiast nagrodę jury będzie wręczać pani Halina Benedyk, nasza przewodnicząca jury. I to właśnie jury podejmuje decyzję, kto zdobywa nagrodę. Warto również to specjalnie dotyczy wielka światowa produkcja, która pracował między z ustem. Robi piosenkę, zdać tytuł One More Dance. Jest to Robin Skouteris. Naprawdę. Ostatnio robił na przykład muzykę do pokazów Dolce & Gabbana. Mm-hmm. Po wielu namowach dał się namówić na zrobienie piosenki specjalnie. Ale to jest niesamowite, że udało wam się właśnie te wszystkie gwiazdy tutaj ściągnąć i... Tak, pracowałem ciężko. Ale się udało, warto było, naprawdę. Mm-hmm. I w dalszym ciągu zamierzam pracować. Oczywiście pomocy cały czas potrzebujemy. Potrzebujemy wolontariuszy, no trochę mniej, bo już ich raczej mamy. Ale za to kupujcie bilety, ponieważ jest to bardzo prestiżowa impreza i na którą jest niestety mało, oprócz tego, że jest szczytny cel, jest bardzo mało biletów, naprawdę, bo zostało nam ledwo 40-60 biletów. Czyli jest duże zainteresowanie. Jest bardzo duże zainteresowanie, którego, szczerze mówiąc, nie spodziewaliśmy się aż takiego. A tutaj, żeby powiedzieć o uczestniczce, Patryk. Co? Oczywiście, piękna i utalentowana Joasia, naprawdę, ma piękny głos. I będą z niej ludzie, naprawdę. Jest idealnym materiałem na gwiazdę, uważam. No właśnie, a powiedz mi, co będziesz tutaj zapowiedzieli? Tu Patryk ci zapowiedział, że masz piękny głos, czyli będziesz prezentować, tak? Rozumiem, jakieś... Tak, owszem, ale ja na przykład nie uważam, że mam jakiś tam wybitny głos. Proszę, jaka skromna. Ale oczywiście Patryk wszystko tak ładnie dopina na ostatni guzik, więc postaram się pomóc, tak jak mogę. Będziesz miała tremę? Na pewno. Tak? Ale postaram się jakoś to opanować. Proszę. Chciałabym zauważyć, że większość naszych uczestników i uczestniczek jest bardzo skromnych, a zasługuje naprawdę na coś więcej. I warto zobaczyć, że wielu z nich pięknie się zaprezentuje mimo ich skromności. Naprawdę, o tak jak widać zresztą. Warto przyjść, zobaczyć. Dziewczyna skromna, a zaprezentuje się przepięknie. Dzisiaj słyszałam osobiście. Tak? Na próbach, tak. Jutro również mamy próby, czekają nas. Pojutrze również. Także zapraszam serdecznie. O której rusza festiwal? O której godzinie? To znaczy tak, czerwony dywan, oczywiście jak na każdej imprezie musi być, dlatego zaczyna się już od godziny 18. Natomiast o godzinie 19 zaczyna się całe wydarzenie. Wtedy też pojawia się intro, o to mogę zdradzić, pojawia się niesamowite intro, będą również wiele innych interesujących filmów, których Państwo nigdzie nie znajdziecie. Mogę się pochwalić. Nie będę zdradzać. Nie dlatego będę też kolejne niespodzianki będziemy zdradzać na swoim oficjalnym fanpage'u na Facebooku. Może podam adres. www.facebook.com/EmpireFestival. Codziennie nowości dodajemy tam i zdradzamy kolejne informacje. Co się będzie działo. Okay. Tak. A jaki strój obowiązuje w takim razie? Słuchaj, to jest czerwony dywan? Oczywiście, to ma być elegancka i przede wszystkim to jest prestiżowa impreza, dlatego jest tak mało biletów. Mhm. Ponieważ będzie wielu wspaniałych gości, których na co dzień niestety nie oglądamy na ulicach. Czyli będziemy mogli się poczuć jak na prawdziwej gali. Oczywiście, bo to jest prawdziwa gala. Staramy się, żeby ta impreza była jak najbardziej prestiżowa, aczkolwiek robimy to pierwszy raz, także proszę
tak do końca nas nie oceniać i nie krytykować, ale staramy się z całego serca doprowadzić do tego, żeby pomóc przy okazji małemu Szymkowi, wesprzeć go z całej siły, z naszymi wykonawcami, z całą ekipą tych młodych, kreatywnych ludzi. I nawet jeżeli cokolwiek nam się nie uda, to staraliśmy się jak tylko mogliśmy i myślę, że wszystko już prawie jest dopięte na tip-top. Ja myślę, że to jest tak duże wydarzenie i takie, po pierwsze, że to jest po raz pierwszy organizowane, więc myślę, że tutaj już na starcie jesteście wygrani. Tak, proszę. Chciałabym jeszcze zaznaczyć, że czym bliżej końca, tym więcej osób zainteresowało się, czyli pozyskaliśmy i sponsorów, i bardzo wiele firm nam pomogło, bez których byśmy kompletnie nie dali rady, tak? Nie wiem, czy powinnam wymieniać, czy mogę wymienić te firmy? No tak, może. No właśnie, może... Wszyscy, którzy przyjdą, się dowiedzą. Właśnie, to się dowiedzą, także zresztą na plakatach w mieście pojawią się, na Facebooku również, ale chciałabym serdecznie bardzo podziękować i sponsorom, i ludziom zaangażowanym w organizację tego festiwalu. Bez nich naprawdę nic byśmy nie zrobili, a są to firmy jednak znaczące na polskim rynku. Pracy było dużo, z tego co wiem. A co Wam sprawiło największą trudność? Zdobycie sponsorów. Tak. Przede wszystkim, naprawdę zdobycie sponsorów. Najmniejszy problem był z uczestnikami, którzy w dalszym ciągu się zgłaszają. No, ale niestety nie mamy już dla nich miejsca, ponieważ finałowa dziesiątka wybrana spośród naprawdę wielu, kilkuset wykonawców została wybrana ostatecznie i niestety już nic nie możemy zrobić. Proszę. Ale zapraszamy Państwa również do konkursu, który znajduje się na naszym fanpage'u, ponieważ jest do wygrania 5 zaproszeń VIP-owskich. Wystarczy tylko przysporzyć nam coraz więcej fanów. O, czyli jak będziemy klikać, tak? Oczywiście. Na Facebook. Osoba, która przyczyni się do tego, że coraz więcej osób będzie klikało lubię to, tylko na Facebooku ma okazję zdobyć zaproszenie VIP-owskie. Super, fajnie. A już macie, ile macie wejść, wiecie, już tak na bieżąco? Tak, 30 tysięcy. Super. To jest... Ale niestety lubię, to jest jeszcze mało, więc dlatego zachęcamy Państwa naprawdę do klikania. Jeszcze jest trochę czasu. Patryk, powiedz jeszcze raz dokładnie, jaki dzień, która godzina, żeby wszyscy zainteresowali? Sobota, godzina 19, gimnazjum nr 12 na osiedlu Stefana Batorego 101. Bilety do nabycia w Centrum Informacji Miejskiej. Mhm. Na Ratajczaka 44. A czy uda nam się na przykład zdobyć bilet przed wejściem, czy już niekoniecznie? Oczywiście. Już nie. Nie? Nie będzie. Czyli drodzy Państwo, zachęcamy, żebyście zdobyli jak najszybciej bilet, dlatego że tak jak tutaj Pani Sylwia powiedziała, nie będzie możliwości zdobycia go przed samą imprezą. Tym bardziej, że jest to tak duże wydarzenie, że no, jak to gale, no, jak to festiwale, no albo wcześniej, albo w ogóle nie będziemy mogli wejść. No i właśnie tym bardziej zachęcamy, bo będą gwiazdy różnego formatu, tak? Każdy będzie mógł tam gdzieś odnaleźć swojego ulubieńca. No, też o to chodziło, prawda? A skąd nazwa? Empire Festival. Chcemy stworzyć imperium muzyki, którego u nas w Polsce niestety nie ma tak naprawdę dobrego festiwalu muzycznego. Tak. O którym oczywiście powie pani Sylwia. Zaraz. Oczywiście. Niestety nie pamiętam w całości. Remove the mask, show your face. Ponieważ chcemy bardzo, by artyści odsłonili swoją prawdziwą twarz, a nie kryli się pod jakąś sztuczną otoczką. Naprawdę, to jest potrzebne. W Polsce naprawdę nie mamy dobrego festiwalu muzycznego. Kiedyś był to Sopot Festiwal, na którym naprawdę narodziły się wielkie gwiazdy. Kiedyś to było również Opole, którego w tym roku, z tego co się orientuję, nie będzie. W zeszłym niestety też nie było. Czyli jeżeli wypali Wam ta impreza, faktycznie to będzie... Przede wszystkim zależało nam tym razem, żeby pokazać, jak młodzi ludzie mogą coś fajnego zrobić, pokazać i tym młodszym, i tym starszym, że można coś wspólnymi siłami i niekoniecznie za jakąś dużą sumę pieniędzy, po prostu wspólnymi siłami stworzyć świetną rzecz, którą można powtarzać. Patryk, ja bym chciała tylko Cię poprosić o to, żebyś wymienił, jakie będą licytowane rzeczy, żeby tutaj zachęcić.